No cześć, z tej strony ja, Abi, i przychodzę do was dzisiaj z kolejnymi coinami, które są w grze, ale nie można ich kupić. Mimo tego, że pierwsza część była jakoś w listopadzie, bardzo, ale to bardzo dziękuję wam za tyle łapek i wyświetleń pod nią. Podesłaliście w komentarzach tak wiele przykładów do następnej części, że aż żal byłoby jej nie zrobić. Więc no, właśnie ją robię. Ale jeszcze zanim przejdziemy do przykładów, mam małą prośbę. Piszecie mi ciągle, że knapstrup, jakiego pokazałam w tamtym filmie, jest do kupienia. I wiecie co? Macie rację! Tyle, że w momencie wyjścia tego filmu nie było tego konia jeszcze w grze. Więc no, siłą rzeczy. Ja wiem, że on jest teraz w grze, ale wtedy go nie było. Kolejna burza w komentarzach rozegrała się o Hanovera Petunii. Znaczna część osób kłóciła się, że ponoć jest on w grze. Jeśli moje tłumaczenia nie wystarczą, odsyłam na stronę Star Stable Database, którą zresztą będziecie mieli w opisie, gdzie są wszystkie konie, które można kupić w grze i aplikacji. No a tam go nie ma. Jest jedynie kasztan i gniadosz. Hanover Petun jest ich hybrydą, połączeniem, coś w tym stylu. Ma maść gniadosza, a grzywę i ogon kasztana. Serio, przyjrzyjcie się. A teraz, skoro już wszystko jasne, może przejdźmy w końcu do nowych przykładów. Jak już wspominałam o SSO Database, to wezmę na pierwszy przykład konia, który jest jedynym niekupowalnym koniem dostępnym na tej stronie. Niekupowalnym. To takie słowo istnieje? Ale no, chodzi mi o dzisiaj już praktycznie zapomnianego Super Shire'a. Dlaczego jest na tej stronie, skoro wcześniej mówiłam, że są tam tylko konie, które można kupić? Ano, bo prawie szło go kupić. Ale tylko prawie. Super Shire pojawił się w grze 1 kwietnia 2016 roku i był dostępny do kupienia za jedyne 25 StarCoinsów. No ale jak to 1 kwietnia można się było spodziewać, twórcy nas trochę strollowali. Choć chyba po tegorocznym 1 kwietnia już nie ma czego wyczekiwać. I nasz Super Shire miał staty niczym komputery z NASA. No i chciałabyśmy i my byli takim komputerem z NASA, bo aby go kupić trzeba by mieć 1205 level. No jak raczej wszyscy wiemy, to po prostu niemożliwe. Tak swoją drogą to Super Shire to taki trochę dzieciak tej dwójki. Tylko że no na niezłych sterydach. Podsumowując, Super Shire był w grze, dostępny do kupienia, jednak żaden gracz nie był w stanie go kupić. Może lepiej przejdźmy dalej. Kolejne konie, które są w grze, ale nie idzie ich kupić, to spora część mieszkańców nowej części Dzikiego Lasu. Z racji, że jest ich sporo, podzielę je na dwie grupy. Konie, które mają zupełnie nowe maści i konie będące hybrydami maści, które już znamy. Aż mi się chyba głos załamał. Do tej pierwszej grupy należą Rocco, Ash, Juniper i Willow. Ich maści to maści zupełnie nowe. Jeśli wzory na zadzie Aldera oraz siwe włosy na pysku tej klaczy traktować jako części maści, to oni również należą do tej grupy. Jednak z ich pomocą przejdę również do tej następnej. Tutaj Alder wypada zupełnie normalnie. Poza wzorem na zadzie ma maść identyczną do tego dzikiego Jorvika. To samo ze staruszką. Natomiast tutaj mamy świetny przykład hybrydy. Koń, którego widzicie na ekranie, to zwyczajne połączenie tych dwóch maści. To samo zresztą z tym. Są również trzy konie, których nie mogłam zaliczyć do żadnej z grup, bo są, nie wiem, czymś pomiędzy. Chodzi mi o Cedara i Tarandomę. Mają maść tego dzikusa, ale jednocześnie posiadają kolor grzywy, który wcześniej nie występował w grze i żaden inny dzikus z Dzikiego Lasu poza tą trójką owego koloru włosia nie posiada. Przejdziemy teraz do koni jeźdźców duszy. Mam na myśli oczywiście... Namyśle? Namysłów? Mam na myśli oczywiście Tinkana, Meteora oraz Straszajna. Concord chwilowo pomijam, odniosę się do niej później. Jak łatwo się domyślić, ważne postacie fabularne zazwyczaj nie są dostępne do kupienia w żadnej z gier. Jakkolwiek źle to nie brzmi. Cała ta trójca jest bardzo unikatowa. Mają specyficzne maści oraz modele. Jedynie Meteor odrobinę przypomina mi Szweda, a jednocześnie jest zupełnie inny.
Kolejny konik to taka oto urocza kucynka. Jest on połączeniem tej dwójki i jak na mojej wygląda całkiem nieźle jak na hybrydę, choć widać, że ta grzywa jest jak farbowana. Teraz pora na konia Josha. Pearlheart na pierwszy rzut oka wydaje się jednym z quarterów dostępnych do kupienia. No ale jak mu się przyjrzymy, dostrzeżemy różnicę. Pearl ma gwiazdkę oraz koronkę na jednej z przednich nóg. Wspomniany quarter dostępny do kupienia nie posiada żadnych odmian. Następne na naszej liście są wszystkie startowce. Tak, dobrze usłyszeliście. Startowce. Nie chodzi mi tutaj o konia, na którym gracz zaczyna grę, lecz o wszystkie jorwiki gorącokrwiste będące tak zwanymi NPC-ami. NPC to skrót od Non-Playable Character, czyli mówiąc krótko, postać niegrywalna. Mam tutaj na myśli wszystkie jorwiki stojące na padokach i przy innych już ludzkich NPC-ach. Tak swoją drogą, zauważyliście, że na zachodnim przylądku stoi sobie taki koń? Wygląda na jedynego takiego, który jest dalej w grze. A więc siłą rzeczy jego również kupić nie można, bo jest koniem, którego model w Star Stable już praktycznie przestał istnieć. Choć jak widać, skoro chłopak tutaj dalej stoi i ma się dobrze, to jego model bardzo dzielnie się trzyma w plikach gry. Teraz przejdę do chyba najliczniejszej grupy koni, czyli do źrebaczków. Sami mi zaproponowaliście ten pomysł, a z racji, że bardzo mi się spodobał, są i one. Większość z nich to źrebięce modele koni, które w dorosłej wersji można spokojnie kupić. Ale w takiej, jaką wam teraz pokażę, już nie, więc myślę, że na spokojnie się liczą. Najbardziej unikalnym ze wszystkich jest Concord. Tak jak reszta koni od jeźdźców duszy, jest ona unikatowa. Jako jedyna nie jest źrebięcym odpowiednikiem żadnego z koni występujących w grze. No chyba, że mówić o niej samej. Kolejne źrebaczki występują w dzikim lesie. I właśnie widzicie je na ekranie wraz z dorosłymi odpowiednikami. Następne maleństwo to karusek, którego możemy znaleźć w okolicach Rancha Starshine. Jest on odpowiednikiem Karego Bashkir Karla z apki. A tutaj mamy maluszka u boku Bony i jak się okazuje jest on legitnie źrebięcą wersją tego Szweda. Jeśli mam być szczera, na początku myślałam, że to mały halflinger z aplikacji, a tu SSO zaskoczyło i zrobiło źrebka specjalnie takiego, by pasował do konia, z którym stoi w boksie. No czy to nie słodziachne? A jak już tak o halflingerach, to okazuje się, że źrebięca wersja halflingera z apki stoi sobie na padoku. Ten oto maluch przed stajnią Jorvik. A oto jego dorosła wersja. To samo jest z tymi źrebaczkami. Są to po prostu mustangi z apki, które stoją na padoku. I to by było na tyle, moi drodzy. Mam nadzieję, że filmik wam się spodobał, mimo mojego łamiącego się co chwilę głosu. I jeśli macie jeszcze jakieś propozycje co do ewentualnej kolejnej części, choć wydaje mi się, że temat się już wyczerpał, to piszcie w komentarzach, może coś jeszcze uda się z tego skleić. No i oczywiście, jeśli macie jakieś inne komentarze, to również je piszcie śmiało, ja chętnie poczytam, poodpisuję. No i co? To by było na tyle. Trzymajcie się, no i cześć. Niestety Pearlheart na pierwszy żuk oka wydaje się... Żuk oka? Zamknięcie okna w taką pogodę było bardzo złym pomysłem. Nagrywanie w taką pogodę było bardzo złym pomysłem. I don't know.